Już wiecie już, jakimi produktami podbijamy serca naszych klientów w całej Europie. Sapete già con che tipo di prodotti vogliamo conquistare il cuore dei nostri clienti, collaboratori. Jarek również uchylił rąbka tajemnicy, wiecie już, czym chcemy, jakimi produktami będziemy podbijać. C'è già anche un po' dei nostri segreti che vi abbiamo svelato, con che cosa vorremmo conquistarvi. W każdej firmie, w każdym biznesie najważniejszą osobą, najważniejszym ogniwem jest kto? In ogni azienda, in ogni firma, chi è la parte, la persona più importante? Yeah. Ja. To? Tutti due. Io. Cliente. Cliente, oczywiście. Bravissime le ragazze, preparatissime. My wiemy o tym, że tylko poprzez zadowolonych klientów możemy rozwijać się i stawać się coraz większą firmą. E solamente grazie a un cliente soddisfatto noi possiamo crescere, svilupparsi e diventare sempre meglio. Chcemy, jest to nasza misja, dostarczać naszym klientom w całej Europie, niedługo w całym świecie, produkty unikalne, produkty, których nie ma żadna inna firma w swoim. La nostra missione è consegnare in tutta l'Europa, in tutto il mondo, prodotti unici che non esistono da nessun'altra parte. I wiemy o tym, że aby klienci pozostawali z nami na dłużej, te produkty muszą być oparte nie tylko o dobrą legendę marketingową, ale one po prostu muszą działać. E sappiamo che per restare insieme, cioè non perdere i clienti strada facendo, quei prodotti veramente devono valere, cioè non deve esserci solamente la leggenda, ma deve essere il loro funzionamento ogni giorno. Nie znoszę obietnic bez pokrycia. Non mi piacciono, non accetto le promesse che non sono, non si realizzano. Uważam, że ludzie powinni robić to, co mówią. Le persone dovrebbero fare quello che dicono. Wtedy świat byłby dużo prostszy. E il mondo diventerebbe molto più semplice. Dlatego legenda, storytelling to jest raz, to jest jedna rzecz. Perciò la storia, la leggenda è una cosa. A skuteczność działania, oddziaływania tych wszystkich produktów, które widzieliście. E la funzionalità dei prodotti che avete visto. Jest to coś, co zatrzymuje ludzi. E quello che fa restare insieme con voi. Powoduje, że oni opowiadając o tym następnym. Crea che noi parliamo di quello che è accaduto a noi, di funzionamento di quei prodotti agli altri che incontriamo. Zapraszają innych do współpracy. Invitiamo alla collaborazione. A ci z kolei opowiadają następnym. E loro, a volta loro, raccontano quello che loro è capitato agli altri. I wtedy biznes się rozwija. E allora biznes cresce. My jesteśmy firmą sprzedaży bezpośredniej. Noi siamo la firma della vendita diretta. Indiretta. Nazywamy branżę, w której funkcjonujemy, marketingiem partnerskim. È un marketing tra i partner. Wszystkie osoby, które przyłączają się do nas, są naszymi partnerami. Perciò tutte le persone che vogliono partecipare e collaborare sono i partner. A teraz uwaga. Adesso attenzione. Tych osób, które przyszły do nas z ciekawości, które zostały z nami i zaprosiły kolejnych. Perciò le persone che sono venute da noi, un po' per la curiosità, un po' per sentito dire. Od 2 maja, kiedy zaczęliśmy sprzedaż produktów i otworzyliśmy system. Perciò dal 2 maggio, quando abbiamo aperto le porte, abbiamo cominciato business. Do dnia dzisiejszego. A oggi? Jest 11 543 osoby. 11.500 persone. Wśród nich jesteście wy. Dziękujemy wam za to, że jesteście z nami. 11.500 ci siamo anche noi. Rynek włoski. Il mercato italiano. Jest teraz poza, czy z tych wszystkich rynków poza Polską, najszybciej, najdynamiczniej rozwijającym się rynkiem dla nas. Per loro, il nostro mercato italiano, in questo momento, il mercato più dinamico che si sta sviluppando, crescendo più veloce degli altri. Wciąż jesteście, tak, brawa. Brawa. Wy, czyli Italia, ludzie z Włoch oraz nasi partnerzy z UK. Perciò noi, italiani, e anche i loro partner del Gran Bretagna. Poza granicami Polski robicie największe zakupy i macie największą dynamikę wzrostu, abbiamo jeżeli chodzi o nowych partnerów, których zapraszacie. La dinamica maggiore come partner nuovi registrati. Dlatego z tego miejsca chcę was bardzo prosić o to, że jeżeli zauważycie coś, co według was trzeba poprawić, se vedrete qualcosa che secondo voi andrebbe migliorato, va migliorato, mówcie nam o tym.
Lo dovete dire. Zgłaszajcie te informacje do Cinzii. Passiamo le informazioni alla Cinzia. Zgłaszajcie te informacje do Izy. Izabella. Dziewczyny będą z nami się kontaktowały. Le ragazze si metteranno in contatto diretto con il boss. A my będziemy poprawiać to, co należy poprawić. E noi continueremo a migliorare dove non siamo ancora al vertice. Żeby wasz biznes był naturalny, per permettere il nostro business diventare naturale, facile. Łatwym w obsłudze biznesu. E semplice da gestire soprattutto, non stress, possibilmente. Ok, tak możemy się umówić? Ok, un accordo? Fantastycznie. Dobrze. Okay. Teraz chciałem wam opowiedzieć o podstawowych założeniach tego biznesu. Allora, passiamo a come funziona il business. Powołując do życia Colo International, cioè, facendo nascere Colo International, poczyniliśmy sobie takie założenie, abbiamo deciso, aby był to biznes bardzo prosty w obsłudze. Che deve essere un business più semplice possibile in azione. Aby wejście do tego biznesu było łatwe. Entrata deve essere facile. Aby opierał się na najważniejsze wartości w życiu człowieka, czyli poczucie bycia razem w zespole. Deve appoggiarsi sul valori importanti per le persone, cioè proprio sul fatto di essere insieme. Aby ludzie czuli się słuchani. Dobbiamo sentirci ascoltati. Doceniani. Valorizzati. I przede wszystkim, aby mieli możliwość rozwijania i spełniania swoich małych marzeń, a może i większych marzeń na każdym etapie rozwoju. E che ci dia la possibilità di realizzare i nostri sogni, quelli piccoli, ma forse anche quelli grandi. Poczyniliśmy również sobie takie założenie, że chcemy być pierwszym naturalnym wyborem dla naszych klientów i naszych partnerów. Vogliono essere la prima scelta per i nostri per i partner. Powtórzę, chcemy być pierwszym naturalnym wyborem. Primo naturale, prima naturale scelta. Co ja przez to rozumiem, wytłumaczę. Che cosa intende? Rozumiem przez to takie postępowanie. Perciò un procedimento, un atteggiamento. Że posiadając swoje konto, che avendo il vostro na platformie Colo International, sulla piattaforma di Colo International, które znam, które potrafię obsługiwać, che conosco, che so utilizzare, mając włączone jako partner dużo niższe ceny. Avendo come partner prezzi molto più bassi. Kiedy kończy mi się krem? Quando finisco la crema? Kiedy kończy mi się któryś z suplementów? Quando mi finisce qualunque integratore alimentare? W mojej głowie od razu pojawia się znak równości. Nella mia testa è subito uguale a. Siadam do komputera. Mi siedzę davanti al komputer. Zaparzam sobie ulubioną herbatę, albo robię sobie swoją ukochaną espresso. Caffè, espresso, il tè, la tisana. I robię zamówienie dla siebie. E faccio subito un ordine per me. Dla swojej rodziny. Per la mia famiglia. I dla swoich najbliższych przyjaciół. E anche per i miei amici. Jest to biznes konsumencko-dystrybucyjny. Perciò è un business consumazione, come si potrebbe dire, da utilizzare subito. Nam zależy przede wszystkim na tym, aby jak największą ilość osób zaprosić. Perciò la cosa su quale contiamo è invitare più persone possibile a far parte di gruppo. Do używania tych produktów. Per invitarli a utilizzare questi prodotti. Kupowania ich bezpośrednio od firmy. Comprare direttamente dalla firma, cioè da Colo International. I następnie, kiedy już są zadowoleni z tych produktów. E una volta che sono contenti, soddisfatti dei prodotti. Chcemy dać im możliwość i dajemy im możliwość zarabiania. Gli diamo anche opportunità di guadagnare. Poprzez polecanie tych produktów innym osobom. Tramite presentare i prodotti, tramite passare i prodotti. Przypomnijcie sobie, ile razy, kiedy kupiliście jakiś produkt albo skorzystaliście z jakiejś usługi z zakładu fryzjerskiego, kosmetyczki, kiedy byliście o tym zadowoleni, polecaliście tą usługę innym. Ricordatevi, quante volte vi è capitato, una volta che vi siete trovati bene in un ristorante, dal parrucchiere, estetista, qualunque mestiere, giardiniere, per esempio, quante volte vi è capitato consigliare quella persona a un amico? Komu się to zdarzyło? Kiedy? Quante volte vi è capitato? Questo passaparola. Sempre. Komu się nigdy nie zdarzyło, może być łatwo. Komu się nigdy nie zdarzyło? A chi non è mai capitato dire mai mi sono trovato bene. Jest to naturalne postępowanie, jest to naturalne działanie każdej osoby. Questa è una cosa naturale, fisiologica che una persona che vive, che c'è, condivide con chi vuole bene. Że kiedy mam w sobie pozytywne emocje. Se ho dentro di me un'emozione positiva, soddisfazione. Dotyczące tego, że jestem klientem jakiejś firmy. Che riguarda il fatto che io sono un cliente soddisfatto di un'azienda. A moja przyjaciółka, mój przyjaciel też poszukują podobnego prodotu. E la mia amica, mio amico sono proprio alla ricerca di un prodotto di quel tipo. Hanno quel tipo di problema. I zadają mi pytanie, hej Bernard, może wiesz, gdzie mogę dokonać wymiany opon w swoim samochodzie? E ti chiedono, per esempio, ma
Bernard, ma tu sai dove potrei andare a cambiare le gomme, un gommista onesto che mi tratti bene, che mi segua? Nie wiem, czy u was, u nas w Polsce właśnie jest to okres wymieniania opon na opony zimowe. Anche in Italia. Anche in Polonia c'è adesso momento che devi cambiare per forza i metteri invernali. I dostałem takie pytanie. Naprawdę. I ti arriva una domanda così? To oczywiście podzieliłem się i powiedziałem swojemu koledze, przyjacielowi, że ja to robię. Ponieważ jestem zadowolony z usług firmy, która tą usługę daje. Vai, che io sono stato contento, mi hanno trattato bene. I jest to naturalne zupełnie. È una cosa naturale, non è una cosa impostata. I czuję się z tym bardzo dobrze, kiedy mój przyjaciel... E mi viene proprio piacere, sento piacere, soddisfazione. Zadzwoni do mnie po pewnym czasie i powie: Bernard, dziękuję ci za tą rekomendację. Quando dopo qualche giorno, qualche tempo, mio amico mi telefona e dice: guarda, ti ringrazio, mi sono trovato benissimo, un ottimo consiglio. W tej firmie fantastycznie mnie obsłużono i dano mi bardzo dobrą cenę. In quella firma mi hanno servito molto bene e mi hanno fatto un prezzo ottimo. Przypomnijcie sobie, ile razy poleciliście komuś jakąś restaurację. Ecco, quante volte abbiamo consigliato un ristorante? Albo jakiś sklep z modą. O un negozio di abbigliamento a moda. Albo inną usługę. O qualunque servizio, qualunque bisogno. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Immaginate una situazione così. Że Monika. Io? Monika. Jest klientką jakiegoś zakładu kosmetycznego. È molto difficile, molto difficile, ma vabbè. Jest bardzo... Sono in posizione che sono cliente di un estetista, che è molto difficile perché il mio primo incontro con estetisti è Colway. Jest bardzo zadowolona e sono molto contenta di servizio. Ecco, oggi per esempio mi ha truccato la mia figlia, se qualcuno ha bisogno... Poleca usługę tego gabinetu, tego zakładu, tej firmy, okay. Trzem swoim najbliższym przyjaciółom. Consiglio la mia figlia e le mie tre amiche, più vicine. Posizione? Laura, Alessandra i Cristina. Anna, Alessandra e Cristina. Laura, Alessandra e Cristina. Cristina con la K, vedi che si è diventata polacca. Sì, sorry. Dziewczyny idą też do tego zakładu. Allora, puoi venire dalla mia figliolina che tra un po' aprirà il negozio veramente. Laura, Alessandra e Cristina, jesteście fantastycznie obsłużone. E vi siete trovate benissimo. Wychodzicie stamtąd wręcz pod skokiem. Uscite saltellando. Fantastyczna usługa. Tutto fantastico. Dobra cena. Prezzo eccezionale. I wracacie szczęśliwe do domu. E siete felicissime. Każda z was do swojego. Ognuna torna a casa sua. A po drodze spotykacie swoje przyjaciółki. Però strada facendo incontrate le vostre amiche. I one tak na was patrzą. E vi guardano. Guardate bene quello sguardo. Laura, co ty jesteś taka zadowolona? Ma come mai che sei così contenta oggi? Ach, odpowiadasz. E tu rispondi. Właśnie wracam z fantastycznego salonu piękności. Guarda, sto tornando da un salone di bellezza, da un centro estetico fantastico. Czuję się fantastycznie. Sono fantastica. Na co twoja przyjaciółka odpowiada? E la tua amica cosa risponderà? Widać, że tak się czujesz, a poza tym wyglądasz pięknie. Si vede che è cambiato qualcosa, che ti senti così bene. Powiedz, gdzie ten zakład się znajduje? Ma dov'è quel centro? Też chciałabym skorzystać z jego. Vorrei anch'io provarci. Co ty polecasz usługę tej firmy? Tu già hai fatto marketing, insomma, in poche parole, hai già consigliato. Jak myślisz, jeżeli włożysz w to dużo emocji, czyli będziesz wiarygodna, później spróbuję? Se in ciò metterai tanta te alla fine, perché qui parliamo di essere naturali il più possibile, non è inventare, perché un falso non funziona. Se tu sei piena di energie, secondo te funzionerà? Tak samo się stanie w przypadku Alessandra i Cristina. Nel caso di Alessandra e la Cristina, la dinamica è la stessa. Wszystkie osoby, którym polecicie usługę, prawdopodobnie pójdą i wypróbują. Tutte le persone che veramente si fidano di voi decideranno di provarci. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? E sapete perché funziona così? Ponieważ ludzie wolą rekomendację prawdziwą, szczerą od przyjaciółki niż reklamę z billboardu. Perché ha molto più valore un consiglio vero, sincero, da parte di una persona fidata, che qualunque pubblicità anche sul cartellone che troviamo grandi giganti. Non parliamo di volantini che troviamo nella casella postale. Wolą taką formę reklamy niż tą, którą widzą w telewizji czy w radio. E preferiscono pubblicità così che quella della televisione o la radio o qualunque altro tipo. Oczywiście specy od marketingu, fachowcy od marketingu o tym wiedzą. E chiaramente chi lavora per marketing lo sa benissimo.
Dlatego w reklamach telewizyjnych zamieszczają dużo opowieści, tak zwane storytellingu. Perciò nelle pubblicità, mulino bianco, gdzie znane osoby opowiadają o swoich historiach. Ci sono le persone tante volte che noi conosciamo, attori famosi, o sembra una famiglia, che presentano questi prodotti. Wiecie, o czym mówię. Sapete di che cosa stiamo parlando? Myślę, że we Włoszech jest bardzo podobne. Anche in Italia penso che la stessa cosa. Ale to nigdy nie będzie tak wiarygodne, jak szczera, pełna emocji, rekomendacja przyjaciółki. Però non sarà mai così reale, così pieno di energia, come il fatto che io incontro persona, la mia amica, che conosco da 20 anni, e lei mi dice è così. Jeżeli zatem, to wszystko, allora, co tutaj rozrysowałem. Tutto quello che abbiamo disegnato. Wydarzy się na przykład na przestrzeni jednego miesiąca kalendarza. Succederà durante un mese. Załóżmy, że to wszystko będzie miało miejsce. Supponiamo. W listopadzie. A novembre. Zaczęło się wszystko od Moniki. Tutto è cominciato da me. Monika poleciła tą usługę trzem swoim przyjaciółom. Ho consigliato a tre mie amiche. Każda z nich opowiedziała jeszcze dwóm kolejnym. Le mie amiche l'hanno passato parola, le altre amiche. W sumie do tego salonu piękności poszło 10 osób. Alla fine in quel salone di bellezza sono arrivate 10 persone. Każda z nich wydała jakąś kwotę. Ognuna ha speso qualcosa, giustamente. Kończy się listopad. E finito novembre. Właściciel tego salonu piękności. Il proprietario di questo centro estetico. Podliczając swoje zyski. Contando, insomma, saldo. Alla fine. Patrzy na kartę swoich stałych klientów. Guarda i suoi clienti fissi. Myśli sobie zaraz, zaraz. Momento, momento. Wszystko zaczęło się od Moniki. Tutto è cominciato con la Monica. Monika zaprosiła Laurę, Alessandrę. Monika invitato Laura, Alessandra, Cristina. One zaprosiły kolejne osoby. Loro hanno invitato altre persone. W sumie tych pań było 10 dzięki Monice. Perciò alla fine, grazie alla Monica, sono arrivate 10 persone nuove. Każda wydała około 100 euro. Ognuna ha speso circa 100 euro. Wytworzyło około 1000 euro. Hanno fatto un movimento di 1000 euro. To wszystko dzięki Monice. Tutto grazie alla Monica. Muszę się z nią podzielić zyskami. Allora, voglio condividere con lei qualcosa. Zatem właściciel. E będzie proprietario. Bierze za telefon. Prende mano telefono. I dzwoni do Moniki. E mi chiama. Droga pani Moniko. Cara signora Moni. Dzięki pani do mojej firmy przyszło 9 nowych klientów. Grazie. W listopadzie było was 10. Grazie. A lei, nella mia, nel mio centro estetico sono arrivate 10 persone. Grazie a lei 9. Wydałyście 1000 euro. Avete speso 1000 euro. Ja na tym zarobiłem. Io ho guadagnato. Chcę się z panią podzielić moim zyskiem. Voglio condividere con lei il mio guadagno. Mało tego, chcę panią zaprosić do restauracji na kolację, gdzie podzielę się tym zyskiem. Non solamente, voglio anche invitarla a mangiare una cena. E vogliamo, insomma, anche in questo modo riconoscere il suo. Mam pytanie, kto z was tego doświadczył kiedykolwiek? Una domanda, chi di voi ha sperimentato una cosa così? In Italia funziona. Brawo. Naprawdę? Una persona sola. Tylko jedna osoba? Tre persone. Può capitare, è raro, penso. Ale jak widać, jest was mniejszość. Sì, siamo in minoranza comunque. Jednak nie jest to standardem. Non è uno standard che un titolare di un'azienda non ti dica solamente grazie, ma proprio riconosca nel senso concreto. Ile razy sklep, w którym kupujecie odzież, podzielił się z wami zyskiem? Quante volte un negozio dove abbiamo comprato, non so, una camicia, abbigliamento, qualunque cosa, ci ha regalato forse già più facile, ma proprio condiviso quel guadagno che noi abbiamo portato con le amiche. Sporadicamente. Niezwykle rzadko. È raro, è come, dipende dalle persone, però è raro, non è una prassi. A teraz uwaga. E adesso attenzione. Wiecie, jakie jest jedno z naszych najważniejszych założeń, z którym idziemy w świat, w tym biznesie. Quello che propongono loro, qual è la loro base di partenza di loro business. Chcemy się podzielić jak największą ilością pieniędzy z jak największą ilością ludzi. Vogliono condividere più soldi possibile con più persone possibile. Chcemy się podzielić tymi pieniędzmi również z wami przede wszystkim. E anche con noi. I z waszymi partnerami, którzy też zaprosicie. Partner, che noi inviteremo. I to jest właśnie marketing partnerski. E questo è marketing fra i partner. Jest to biznes naturalny. È un business naturale. Który opiera się na trzech najważniejszych filarach. E che ci sono tre. I teraz filari, diciamo, di base. Jeżeli mielibyście cokolwiek zapamiętać kolonne. Z tej mojej prezentacji, chciałbym, żebyście zapamiętali właśnie to. E sono quelle tre colonne da ricordarsi. Formuła sukcesu Colway International. La formula di successo in Colway International. Po pierwsze, używaj produktu. Usa i prodotti, il primo.
Ponieważ jeżeli będziesz używał produktów, używała produktów, perché se utilizzerai prodotti, wśród tej grupy 20 kilku, a niedługo większej ilości produktów z naszej oferty, fra 20 e tra un po anche di più prodotti di Colway International, znajdziecie takie, które będą waszymi ulubionymi. Troverete quelli che fanno per voi. Które po prostu pokochacie za to, że działają. Perché vedrete risultati. Jeżeli będziecie dzielić się se condividerete doświadczeniami wynikającymi z używania tych produktów, se condividerete l'esperienza nell'utilizzo di quei prodotti, wtedy kiedy będziecie do nich przekonani, chiaramente dovete essere voi soprattutto convinti e sicuri certi, będziecie to robić w sposób naturalny, allora lo farete nel modo naturale. Ja uważam siebie za szczęściarza. E Bernard si ritiene molto fortunato. Wiecie dlaczego? Lucky man. Dlatego, że nigdy nie pracowałem inaczej. Już jako młody 19-letni chłopak trafiłem do marketingu sieciowego bezpośrednio. Lui si ritiene molto fortunato perché già quando aveva 19 anni si è trovato proprio nel business fra partner. Kiedy w Polsce rodziła się demokracja, quando in Polonia nasceva la democrazia, quando è crollato comunismo. Wtedy w Polsce zaczęła rodzić się branża sprzedaży. Allora ha cominciato nascere il commercio di questo tipo. Ja przyłączyłem się do nich właściwie na samym początku, na początku lat 90. Perciò lui è partito insieme con loro già negli anni 90. Pracowałem dla różnych firm. Ha lavorato per tantissime aziende. I w każdej z tych firm, bez względu na to, czy była to firma polska czy szwedzka, gdzie pracowałem większość swojego zawodowego. E non ha importanza se era un'azienda polacca o se era un'azienda svedese con quale ha collaborato per tanti anni. Wspólnym mianownikiem c'era un dominatore comune, bravissima, grazie. Dla wszystkich tych biznesów. Per tutti quei business. Była taka wartość, która polega na tym. Era il valore che. Że to, co wysyłasz. Quello che spedisci wraca do ciebie. Ritorna a te. Nie można budować tego biznesu. Non si può costruire questo inaczej, diversamente. Niż tylko w oparciu o. Che solamente appoggiandosi, costruendo sul. Szczerość. Sincerità. Dotrzymywanie słowa. Mantenere la parola data. Prawdę, którą po prostu ludzie. E la verità. Dlatego nigdy nie polecałem innych produktów niż te, do których byłem przekonany. Allora non consiglierò mai prodotti di quali io non sono convinto. Polecam wam dokładnie to samo. E ci consiglio la stessa cosa. Po pierwsze, używaj produktów. Prima, consiglia i prodotti. Po drugie, secondo, polecaj te produkty innym. Consiglia agli altri. Zapraszaj ludzi do współpracy. Invita le persone a collaborare. I pokaż im, jak mogą kupować je 40% taniej. E fai vedere come possono acquistare quei prodotti a 40% in meno. Ponieważ klient, który założy na naszej platformie konto partnera, perché il cliente che sulla piattaforma apre il suo conto partner, natychmiast ma cenę o 40%. Automaticamente ha 40% di sconto. Wśród tych osób, które założą sobie konto partnerskie, fra quelle persone che apriranno il conto di partner, poszukuj kandydatów na partnerów biznesowych. Tu cercherai i tuoi partner business. Czyli tych, którzy też znają produkty. Quelli che conoscono prodotti. Wśród tych osób, które dzielą się wiedzą, doświadczeniem od tych produktów. Esperimentano. Na pewno znajdziesz takich, którzy będą chcieli być twoimi liderami i rozwijać. E sicuramente troverai quelli che vorranno diventare i tuoi leader. I rozwijać ten biznes tak jak Cinzia. Sviluppare il business come lo sta facendo la Cinzia, come lo stanno facendo le ragazze, tante. Pamiętajcie proszę. Ricordate, per favore. Że Bóg dał nam dwoje uszu i tylko jedne usta. Che Dio ci ha dato due orecchie e una bocca sola. I myślicie, że zrobił to przypadkowo? E pensate che ha fatto così per caso? No. Nie. A dlaczego? Perché? Ascoltare. Zrobił to po to, żebyśmy przede wszystkim słuchali. Per soprattutto ascoltare. A o połowę mniej mówili. E parlare in metà di quello che parliamo. Ja wiem, że to jest dosyć trudne, szczególnie w Italii. Dzięki, sai che è un po' difficile soprattutto in Italia. Gdzie ludzie mają duży temperament. Che abbiamo tanto temperamento. I lubicie mówić. E ci piace parlare. Ale proszę, obserwujcie ludzi. Però osservate le persone. I dajcie im dokładnie to, czego oni potrzebują. Quello, cioè gli dovete dare quello che loro hanno bisogno. Bo jedną bardzo ważną wartością. Perché c'è un valore instimabile. Wartością, o którą większość z nas, tak jak tu jesteśmy, opiera działanie, opiera swoje życie. Opiera swoje życie. C'è valore che immaginiamo che la maggior parte di noi appoggia la propria vita, il nostro fondamento. Jest potrzeba bycia ważnym i docenionym. E bisogno di essere importanti e apprezzati. Zgodzicie się ze mną? Siete d'accordo? Czy jest ktoś na sali, kto nie lubi, kiedy jest doceniany, kiedy zrobi coś dobrego? A chi non piace di essere apprezzato, valorizzato, estimato?
Uwaga, ludzie, którzy są słuchani, czują się docenieni. Le persone che sono ascoltate si sentono valorizzate. A dlaczego ja o tym mówię? E perché parliamo di questo? Ponieważ perché wśród tych 11,5 tysiąca osób, które do nas się przyłączyły. Su quel 11.500 persone che si sono aggiunte a Colve International. 80%. 80% przyszło tutaj po produkty. Sono venuti per i prodotti. Przekonani przez swoich przyjaciół, znajomych. Convinti dagli amici, parenti, conoscenti, vicini. Przekonani ich historiami. E convinti dalle loro testimonianze. Ich doświadczeniami. Esperienze. I oni nie chcą robić biznesu. E non vogliono fare business, non li interessa business. Oni chcą kupować produkty. Vogliono semplicemente avere questi prodotti. Mając je po prostu taniej. Avendoli pagando meno. Korzystając z e-commerce, korzystając z tego, że utilizzando tutto il sistema, no, di trasporto, di confezioni. Że te produkty mogą sobie zamówić. Che prodotti possono ordinare. Siedząc we własnym domu. A casa loro davanti al computer. W ciągu kilku dni zostaną im dostarczone. In pochi giorni arrivano. Do rąk własnych. Vi dicevano, pochi giorni, possono esserci eccezioni, dipende anche chi li trasporta, cioè... Dodałam, ponieważ ostatnio był porwot do cyrką, która... Szła, szła, nie leciała, szła. In polaco si dice, no, che quando mandi qualcosa, cammina, non si usa, allora quella proprio camminava con i propri piedi. Szła, szła, szła. Myślę, że przy tej okazji warto jest też wam coś wyjaśnić, jak wygląda. Chiarimento, ecco, come funziona la spedizione. Siedziba naszej firmy znajduje się w dwóch polskich miastach. La sede di Colle International è in due città polacche. Znajduje się w Gdyni. Gdynia, che vicino a Danzica. Czy konkretnie w Koleczkowie, to jest taka mała miejscowość, tu która przylega. Un paesino piccolino vicino a Gdynia, Malbattico, nord. Tam w Gdyni znajduje się cała nasza baza, cały personel, który, tutta la base, diciamo, operativa di Colle, która obsługuje wasze zamówienia. Che segue, gestisce tutti gli ordini. Drugą siedzibą jest Warszawa. Seconda base è Varsavia. Gdzie w Warszawie mamy takie centrum reprezentacyjne. Dove c'è centro, diciamo, di rappresentazione. Ktoś z was był na pewno już w Warszawie, w qualcuno già stato nel centro di rappresentazione. Cinzia, byłaś w Warszawie, w naszym centrum. Ci fa da testimone. Natomiast wysyłka wszystkich produktów jest robiona z miejscowości Poznań. Però dove, da dove mandano? È a Poznań, che verso Germania, diciamo, no? Nella Polonia. Przez naszego partnera logistycznego, którą jest szwedzka firma PostNord. Con un partner svedese, PostNord. PostNord, che si occupa proprio, però è di origine svedese questo partner. Che si occupa delle spedizioni. Jest to jedna z największych firm spedycyjnych w Europie. È una più grandi aziende di spedizione in Europa. Ale im również zdarzają się błędy, które popełniają. Però qualche volta anche loro possono sbagliare, avere qualche disguido. Jeżeli otrzymujemy od was sygnały, staramy się te błędy natychmiast rozwiązywać. Se loro ricevono segnale, possono correggere. Czasami są to błędy, które nawet nie wynikają z winy naszej ani firmy PostNord. E qualche volta sono anche errori che non dipendono da loro o dall'azienda delle spedizioni. Na przykład ostatnio mieliśmy bardzo dużo problemów. Ultimamente hanno avuto diversi problemi. Wynikających z zaostrzonych kontroli. Da causa dei controlli molto aumentati. W związku z emigracją, z emigrantami, którzy zaczęli przybywać do... Tutte problematiche, diciamo, che conosciamo. To są różnego rodzaju czynniki, które mogą owszem spowodować, że ta paczka... Sono tutti elementi che possono ritardare arrivo. Jednak standard, jaki sobie przyjęliśmy, jest dostarczenie zamówienia do każdego miejsca w Europie w ciągu 3 dni. Tre giorni addirittura, cioè loro standard, quello che loro vogliono ottenere, è in 3 giorni arrivo della consegna. I mam nadzieję, że czasami były te paczki dostarczone właśnie. Ma qualcuno successo avere pacco in 3 giorni? Pięć, cztery, pięć, dziesięć nawet. Okej, okay. Będziemy pracować nad tym, żeby... Lavoreranno. Żeby zmniejszyć czas dostawy. Per diminuire il tempo di consegna. Tak, to jest bardzo ważna informacja dla nas. Wróćmy w takim razie do podstawowych założeń naszego biznesu. Ritorniamo al business. Czyli tak jak wam powiedziałem, chcemy być pierwszym naturalnym wyborem. Vogliono essere il prima scelta naturale, distinto. Chcemy opierać i opieramy nasz biznes na tych trzech podstawowych formułach, czyli używaj... Tre colonne. Usa i prodotti. Te, do których jesteś przekonany, poleca innym. Quelle che sei convinto, usa e consiglia agli altri. Wśród tych ludzi.
E su quelle persone? Szukaj kandydatów do biznesu. Cerca candidati per il tuo business, per impostare il tuo business. I tych, którzy też będą na tym zarabiać tak jak ty. Quelli che potranno guadagnare come te. Opowiem o tym, kim w naszym biznesie jest klient i jak go obsługujemy. Allora, cominciamo dal cliente, chi è client nel nostro business. Klient jest to ostatnie ogniwo. Ostatnio ogniwo, diciamo, è l'ultimo anello della catena di montaggio del business for winter. Ale oczywiście najważniejsze. Però il più importante. Dlatego my tych klientów traktujemy w sposób szczególny. Perciò sono coccolati e serviti nel modo particolare. I wszystkie szkolenia, które prowadzimy, głównie skupiają się na tym, jak dobrze obsłużyć klienta. I tutti addestramenti da loro organizzati proprio danno tanto spazio per come gestire bene il cliente. Po pierwsze, klient może być obsługiwany bezpośrednio, czyli face to face. Allora, cliente può essere gestito direttamente, cioè io e te. Czyli jeżeli ja jestem partnerem, zamawiam produkty i dostarczam klientowi te produkty bezpośrednio we wskazane miejsce. Io sono partner, acquisto i prodotti e te li consegno direttamente io. Najczęściej oczywiście wśród tych klientów są moi znajomi, przyjaciele. Poi chiaramente tra quei clienti di solito sono i miei conoscenti, le persone più vicine a me. Na każdym produkcie, który zamawiam jako partner i dostarczam klientowi, zarabiam 40%. Su ogni prodotto che io acquisto come partner e dopo lo rivendo al cliente, guadagni 40%. Drugą formą sprzedaży w Colway International. La seconda forma di vendita nel Colway International. Bardziej nowoczesną. Quella più moderna. Jest e-commerce. E utilizzo del computer. Otóż każdy nasz partner. Ogni nostro partner. Po zarejestrowaniu w systemie. Una volta che si è registrato nel sistema. Otrzymuje dostęp do swojej platformy e-commerce. Riceve accesso alla piattaforma, al suo negozio, ecco, al suo negozio personalizzato. Otrzymuje swój link partnerski. Riceve suo link. Link, który składa się po pierwsze z loginu. Che contiene un login. Login. Login proprio. I następnie drugą częścią tego linku. E dopo la parte seconda del login. Nazwa naszej domeny. Il nostro dominio, cioè il fatto di. Na przykład link Cinzia. Per esempio link della Cinzia. To jest. HTTPS Cinzia Tarabelloni, il mio è https://cinziatarabelloni.colwayinternational.com. Właśnie. I każdy nasz partner. E ogni nostro partner. Po zarejestrowaniu swojego konta. Una volta che si è registrato. Może wybrać swój własny login. Può decidere, può scegliere il suo proprio login. Który będzie stanowił razem z nazwą domeny link partnerski. Che quello diventerà tuo login personale da dare, da accedere, da fare tutto quello che vuoi. I co dalej? E dopo? No i dalej wystarczy już tylko i wyłącznie być czujnym i cały czas obserwować, co się wokół mnie dzieje. Dopo basta essere attenti e guardare cosa accade attorno a noi. Otóż bardzo często jest tak, że mamy wielu znajomych i na Facebooku. Tante volte è che noi abbiamo tantissimi amici, soprattutto su Facebook, per esempio. I takich, z którymi kiedyś utrzymywaliśmy relacje, a teraz wyjechali za granicę. Per esempio quelli che una volta eravamo molto vicini, adesso si sono trasferiti all'estero. I czasami myślimy o nich, no ale są daleko, więc jak mamy im dostarczyć produkty? Li pensiamo, però come facciamo? Insomma, farli provare prodotti, provare, toccare. I tutaj właśnie bardzo pomocny jest ten e-commerce, czyli ten link partnerski. E lì subentra proprio la piattaforma e computer e e-commerce. Otóż mogę zadzwonić. Posso telefonare? Do swojego kolegi, który mieszka w Londynie. A mio amico collega che abita a Londra. I powiedzieć mu słuchaj. E le dico, ascolta. Pamiętam, że kiedy ostatnio się spotkaliśmy. Se, mi ricordo che l'ultima volta quando ci siamo incontrati. Mówiłeś mi, że twoja kondycja nie jest już najlepsza, taka jak kiedyś. Mi dicevi che insomma. La tua condizione nel senso economica non è proprio al massimo come una volta. Zresztą nie musiałeś mi mówić, bo widziałem, że w trakcie meczu tenisowego bardzo, bardzo szybko straciłeś siły. Ah, la condizione nel senso fisico, scusate. Che la tua condizione non è ideale, anche perché durante la partita di calcio ho visto che eri sudato. I trochę mi się przykro zrobiło. E mi è dispiaciuto vederti così disfatto. Jak ci obrałem ostatnio tak mocno. Perché ho vinto con te. Wiesz, mam dla ciebie rozwiązanie. Ho una soluzione per te. Otóż tym rozwiązaniem jest pewien fantastyczny suplement, którego od pewnego czasu używam. Odkąd zacząłem go używać, mam dużo więcej energii i sił. Chcę się z tobą podzielić. On zapyta jak? Gdzie ja mogę to kupić? To jest bardzo proste. Za chwilę wyślę ci e-mail i tam będzie znajdował się link. E vedrai là c'è un link.
Kiedy klikniesz ten link, se tu vai sul link, wejdziesz do sklepu, entrerai nel negozio, który ja firmuję swoją twarzą, che io autorizzo con la mia faccia là e la mia faccia. Zatem nie zdziw się, że zobaczysz tam moje zdjęcie. Cioè non meravigliarti se vedrai la mia foto, proprio. Jak stoję zadowolony z rakietą tenisową. Che sono molto contento con la racchetta da tennis. Będę patrzył ci w oczy. Perché ti guarderò negli occhi. A pod spodem? E sotto? Zobaczysz, jakie produkty sprawiły, że mam taką dobrą formę. Vedrai che prodotti mi hanno trasformato. Mam dla ciebie propozycję. Ho una proposizione. Kliknij. Klika. Zamów. Ordina. Tak jak zamawiasz inne produkty. Come ordini tanti altri prodotti. Wchodząc na eBay, Zalando czy inne. Tutti altre piattaforme del commercio internazionale. Zamów, a sam się przekonasz. Ordina e verificherai tutta sola. Jeżeli mój kolega z Londynu. Se mio amico da Londra. Kliknie w ten link. Proverà a cliccare. Przeniesie się do sklepu. Andrà in negozio. Zrobi zakupy. Farà la spesa. Zatwierdzi. Conferma. To zamówienie trafi do Gdyni. Quella conferma partirà e arriverà a Gdynia. Tam zostanie zatwierdzone i systemowo obsługane. E sarà chiaramente confermato. Następnie trafi do PostNord do Poznania. Dopo andrà a Poznań. Tam zostanie spakowane. La sarà preparato nel senso materiale prodotti messi dentro nelle scatole. I wysłane bezpośrednio do Gdyni. E sarà mandato direttamente a Gdynia. Przepraszam. A Londra. Do Londynu. No, do Londynu. E mandiamo a Londra. Ecco perché non arrivavano. Mój kolega zacznie używać produktów. E il collega comincia giustamente a utilizzare prodotti. Prawdopodobnie zadzwoni do mnie. E sicuramente, probabilmente ha detto, chiamerà, mi chiamerà. Bernard, dziękuję ci za tą rekomendację. Bernard, ti ringrazio per questa raccomandazione. Ja będę zadowolony. Bernard sarà contento. No bo to jest mój przyjaciel, będę zadowolony z tego, że jego sportowe wyniki podniosły się na wyższy poziom. I swoje risultati sportivi sono accresceranno. Ale oprócz dobrego samopoczucia mojego. Ma a parte il suo benessere. Ja zarobię na tym zamówieniu. Guadagnerà anche. Ale ktoś zapyta jak? Come? No jak, skoro ty jesteś w innym miejscu. Ma se tu sei in un altro posto. Kolega jest w Londynie. Tuo amico è a Londra, come farai a guadagnare? Firma jest w Gdyni. La firma è in Gdynia. To jak zarobisz? Kto mi płaci te pieniądze? Otóż z każdego zamówienia, ecco, su ogni ordine, które zostanie złożone przez mój link partnerski, che sarà fatto tramite mio link 40% trafia do tak zwanego mojego wirtualnego portfela. Perciò 40% finirà nel mio portafoglio virtuale. Ja mogę te pieniądze, io posso quei soldi, wykorzystać, utilizzare, płacąc nimi za następne produkty, które zamawiam. Acquisti dei prodotti futuri che voglio acquistare io. Oczywiście, jeżeli są to większe kwoty. Chiaramente se sono i soldi maggiori, quote maggiori. Mogę poprosić firmę o to. Posso anche chiedere a. Aby mi je wypłaciła. Che me li paghi cash. W tym celu. E in questo modo. Wystawiam rachunek. Faccio un conto. Prowadząc działalność gospodarczą w kraju, w którym się znajduję. E chiaramente devo dichiarare entrate nel paese in quale lavoro. Czyli jeżeli mieszkam w Milano. Per esempio a Milano. Wystawiam rachunek. Prowadząc działalność gospodarczą we Włoszech. Chiaramente devo dichiarare ufficio entrate in Italia. Na podstawie tego rachunku. Na podstawie tego rachunku. A base di questa dichiarazione dei redditi. Firma przelewa, dokonuje transferu pieniędzy. E dopo la firma fa transfer. Docierają do mnie głosy. Arrivano le voci. Że we Włoszech bardzo trudno jest założyć swoją firmę, tak? Che in Italia è abbastanza difficile, soprattutto costoso aprire la propria azienda. Że jest to. Tak, że jest to jeden z najtrudniejszych procesów. C'è molta biurokrazia. Dużo biurokracji. Dlatego my w tej chwili. E perciò loro adesso. Pracujemy nad takim rozwiązaniem. Stanno lavorando. Aby dać wam możliwość. Per dare opportunità ai italiani. Skorzystania. Di utilizzare. Ze specjalnej karty Mastercard. Una speciale carta Mastercard. Którą eksperymentalnie uruchomiliśmy w Polsce. Che stanno sperimentando in Polonia. I nasi partnerzy mogą płacić, czy mogą otrzymywać wynagrodzenie. Che possono ricevere più soldi su questa carta. Na tą kartę. Su quella carta. Ale oczywiście pomniejszone o należny podatek w danym kraju. Però già scalando la tassa che si deve pagare nel. Na nasz przykład w Italii. To rozwiązanie w Polsce działa. In Polonia funziona. Natomiast w tej chwili nasi prawnicy. Però in questo momento loro legali. Pracują nad tym, żebyśmy mogli wam dostarczyć również. Stanno lavorando di renderla legale in Italia. W takiej formy w Italii rozliczania się. Bello. Perché non posso usare tutti i soldi che ho nel portafoglio virtuale per comprare? Devo sempre mettere anche del cash, anche se ho.
molta più disponibilità di quello che devo spendere. Sì. Sono la metà. Per dlaczego nie mogą używać wszystkich pieniędzy, które one widzą w swoim portafoliu? Jest tylko połowa pieniędzy, które metà. No, una parte. Nie połowa, ale tylko część pieniędzy. Nie. Już tłumaczę, jasne, to jest bardzo proste. E molto semplice. Ja chciałbym wam dać wszystko, możliwość płacenia w 100% za wasze zamówienie. Lui vorrebbe darci 100% di quello che noi abbiamo prodotto. Natomiast nasi prawnicy powiedzieli, że nie jest to możliwe. Però la parte legale ha detto che non è possibile. Z prostego powodu. Motivo è semplice. Ta forma wypłacania waszego wynagrodzenia nazywa się rabatem. Jest to rabat, upust, discount. Ecco, è uno sconto, cioè quel modo di pagamento che noi riceviamo è un tipo sconto. My to tak księgujemy i tak to pokazujemy fiscusowi. È contabilizzato proprio come sconto. My nie możemy dawać rabatu, który wynosi 100%. E non può essere lo sconto di 100%. Powiem więcej, nie możemy sprzedawać produktów poniżej cen produkcji, kosztów produkcji. E non si può vendere prodotti con prezzo più basso del costo di produzione. Ponieważ Urząd Skarbowy czy Fiskus zapyta nas, co jak to jest, Colo International. Ufficio fiscale delle entrate dice come è possibile. Dlaczego wy sprzedajecie produkty poniżej kosztów wytworzenia? Come fate vendere prodotti che costano meno di quello che costano costo di produzione. A konsekwencje mogą być takie, że przestaniemy po prostu istnieć. E li chiudono, c'erano conseguenze che dopo ho troppe domande e ci chiude anche lì. Ale mam dobrą wiadomość. Però c'è anche una buona notizia. Jeszcze w tym roku. Ancora quest'anno. Otrzymacie możliwość. Riceveremo l'opportunità. Wykorzystanie rabatu w wyższej wysokości niż 50%. Di avere questo sconto più di 50%. Teraz bardzo mocno liczymy. Che stanno contando. Ponieważ otrzymaliśmy sygnały od CINSI i od IZY, ecco, że to byłaby dla was dobra forma. Che sarebbe molto importante. Więc chcemy dać wam maksymalnie tyle, ile możemy. Ci daranno quello che proprio possono, al massimo. To będzie więcej niż 50%. E più di 50%. Ale jeszcze nie mogę złożyć deklaracji. Però per adesso non può dichiarare niente. Ok. Grazie. Tyle, ile możemy, tyle damy. Quello che possono daranno. Ci vediamo. Ok. Ufamy. It's ok. Abbiamo sul portafoglio virtuale. Viene perso o viene... No, resta lì, resta lì. Resta. Grazie. Pytanie, czy zostaje na portfelu wirtualnym, czy to tracimy, jeżeli nie za dużo czasu? Nic nie tracicie. Non si perde nulla sul portafoglio. Mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Un'altra buona notizia. Jeżeli ktoś po dzisiejszym spotkaniu, a mam nadzieję, że wszyscy. Se qualcuno dopo incontro di oggi, e spera tutti. Ruszycie do swoich klientów i do swoich partnerów. Partirete, insomma, i vostri clienti, i vostri partner. I będziecie bardzo mocno rozwijać biznes Colo International. E comincerete a sviluppare business Colo International in modo incredibile. A na waszym koncie zaczną gromadzić się tysiące euro. Sul nostro conto cominceranno a svilupparsi euro, tanti euro. Nic wam nie przepadnie. Non perderemo nulla. Jeżeli ktoś z was uzna, że se qualcuno riterrà, że chcecie założyć oczywiście swoją firmę tu we Włoszech, che volete aprire la vostra azienda qui in Italia, bo tam na koncie mam już 10 tysięcy euro, więc chcę, perché per esempio già 10.000 euro sul conto e voglio proprio farlo diventare, diciamo, attività mia professionale. W każdym momencie, kiedy dostaniemy rachunek, my wam te pieniądze oddamy. Cioè, al momento che loro ricevono, sempre famosa la dichiarazione dei redditi, tutto la fattura. Jeżeli natomiast ktoś zarobi mniejszą kwotę, se però qualcuno guadagni meno, i uznacie, że mam tam 1000 euro, per esempio 1000 euro, nie chcę rejestrować działalności, non vuole registrare attività, ale chcę wziąć te 1000, però ha bisogno soldi, a to jest za dużo, żeby wybrać to produktami, zapłacić za produkt, e poi non solamente è troppo per i prodotti, ma proprio ha bisogno soldi. To proszę was o cierpliwość, w pierwszym kwartale obiecano mi, że będziemy mogli wam dać kartę, Mastercard. Di portare un po' di pazienza, perché il primo semestre di l'anno prossimo loro lavorano su quella famosa carta che potranno ricaricare. Będę osobiście nadzorował, aby w pierwszym kwartale 2016 roku to rozwiązanie do was trafiło. Lui personalmente segue questa cosa. Musimy mieć stuprocentową pewność. Come funzionerà questa carta? A come, jak będzie działała ta carta? Jak działa ta carta? Come usi soldi? Każda osoba, ogni persona, która zdecyduje się na to, aby wypłacać swoje wynagrodzenie, swoją prowizję na tą kartę, wypełnia specjalny wniosek o tym, że chce przystąpić do konkursu. Czy bierze udział w specjalnym konkursie? Chce partecipare in questo concorso speciale?
wyniku którego otrzymuje nagrodę w postaci punktów prowizyjnych. Il quale riceverà come premio punti di provisione. I te punkty prowizyjne. E punti di provisione. Zamienia następnie na saranno euro. Cambiate, saranno trasformate in na specjalnym euro. Portalu. Su un portale jest specjalna strona. I transferowane są te środki. E saranno ricaricate. Do banku, na tą kartę. Na tą kartę Mastercard. Su quella carta. Ale oczywiście wcześniej. Chiaramente prima. My rozliczamy się z urzędem podatkowym. Noi dovremo fare calcoli sempre con l'ufficio d'entrate. Płacąc należny podatek od nagród, od konkursów obowiązujących w danym kraju. Pagando sempre, diciamo, le tasse sulla vincita. No. W Polsce jest to około 15%. In Polonia circa 15%. Czyli jeżeli ktoś zarabia 100 euro, perciò se qualcuno guadagna 100 euro, na kartę otrzymuje 85. A carta riceve 85. I może tą kartą płacić? E può utilizzare, pagare, fare. Albo wybrać z bankomatu gotówkę. O può prelevare tramite bankomat dal banco, dalla banca. Dokładnie takie rozwiązanie, które działa w Polsce. E in Polonia funziona. Chcemy wprowadzić we Włoszech, ale musimy mieć 100% pewności, że prawnie. E non stanno lavorando dal punto di vista legale che sia tutto. Prawnie jest to rozwiązanie ok tutaj w Italii. Ok. Tak? Ok. Brawo, brawo. Klient może. Cliente può. Czyli ten mój kolega z Londynu. Kolega i amico da Londra. Może zarejestrować swoje konto klienta jako. Può registrarsi, cioè può trasformarsi da cliente. Jako konto zarejestrowane, tak się będzie nazywało. Come cliente registrato, diciamo, da suo nome, cognome, eccetera, eccetera. Jeżeli tego dokona. Se fa così. Zostanie mu włączona lepsza cena. Avrà un prezzo migliore. Będzie mógł kupować z 10% opustem. Avrà 10% di sconto. Mi zostanie jeszcze 30%. Bernard riceverà ancora 30%, non più 40, adesso 30. Ale ten mój klient nie będzie mógł kupić już nigdzie indziej, w żadnym innym sklepie, tylko i wyłącznie u mnie. Però il suo amico potrà comprare solamente, esclusivamente nel negozio di Bernard. Czyli jako klient zarejestrowany, jeżeli wejdzie zawsze do sklepu Call International, zostanie przekierowany do mnie. Perciò in qualunque momento quell'amico vorrebbe, per curiosità, entrare nel Call International e comprare sulla pagina, diciamo, ufficiale, il negozio ufficiale, sarà automaticamente deviato e portato sul negozio di chi l'ha presentato. Jednak najczęściej obserwujemy, però spesso si osserva, że ludzie, którzy dokonują pierwszych zakupów, che le persone che fanno il primo acquisto, kiedy są zadowoleni z produktów, se sono contenti dell'acquisto e dei prodotti, są zainteresowani tym, aby włączyć sobie konto partnera. Vogliono subito diventare partner. Bardzo niewiele osób korzysta z tych 10%, czyli z konta klienta zarejestrowanego. Pochissime persone utilizzano konto cliente registrato. Bo po co, skoro mogę mieć od razu 40? Se posso avere lo sconto 40%, perché devo accontentarmi di 10%. I stać się partnerem. Allora diventano partner. Wszyscy uczestnicy Call International. Tutti partecipanti di Call International. Nazywają się partnerami, to są partnerzy. Sono partner, cioè noi siamo partner. Ale około 80% tych partnerów. Però 80% dei partner. Jest po prostu klientami. Sono semplicemente clienti. Co zyskuje partner? Cosa guadagna il partner? Partner po pierwsze. Allora, il primo. Kupuje 40% partner. Lo sconto 40%. Ma dostęp do promocji, których nie widzi klient. Può accedere alle promozioni che un cliente non vede. Na przykład teraz. Per esempio adesso. Włączyliśmy promocję świąteczną. C'è la promozione natalizia. Tylko dla partnerów. Solamente per il partner. Znacie ją? La conoscete? Ta promocja działa tak. La promozione funziona così. Każdy nasz partner. Ogni partner. Który do swojego koszyka włoży jeden z czterech produktów. Che metterà nel suo cestino uno dei famosi quattro prodotti scelti. To są oczywiście te nasze świeczki, które niesiemy na procesji. Che sono quelle famose candele, sono della processione. Czyli Collagen Native. Collagen Native. Pure Gold. E Gold. Czyli kolagen jeden, drugi, następnie krem z linii Natural. Crema della linea Natural. I kolamid. E kolamid. Wcześniej była to witamina C, ale chwilowo ją wyprzedaliśmy. Prima c'era la vitamina C, però si è esaurita, poveretta. Ona powróci w lepszej, zmienionej wersji. Tornerà nella versione migliorata. Więc jeden z tych czterech produktów. Uno di quei quattro prodotti. Otwiera wam bramkę promocyjną. Vi apre il cancello della promozione.
Jeżeli zatem do tych produktów dołożę kolejne, se a quei prodotti aggiungerò gli altri, mogę kupić wszystkie produkty, albo 10, albo 15, albo 20% taniej. Posso comprare tutti i prodotti, 10%, 20%, 20% taniej. 15% meno. 10% kupuję wtedy, kiedy w moim koszyku jest ile produktów? 10% di sconto o quando nel mio cestino ci sono quanti prodotti? 3. Excellent. Bravi. Czyli 3 produkty 10%, 4 produkty 15%, 5 produktów 20%. Zobaczcie zatem, że pierwszy upust to jest 40% od ceny klienta. A później jeszcze 20%. To nie jest 60%. Pamiętajcie o tym, proszę, bo niektórzy źle to liczą, nie dodajemy procentów. Rozumiemy. Do tego oczywiście jeszcze w promocji świątecznej możemy nella promozione natalizia possiamo anche zakupić possiamo comprare za symboliczne pieniądze con un prezzo simbolico. Już będą, już zaraz będą włączone. Już są. Już są. Już ci sono già. I w ten sposób mamy gotowy prezent. E così abbiamo già un regalo pronto per Natale. W niższej cenie. Con prezzo minore. A na dodatek są to produkty dobrej jakości. I prodotti di una qualità eccezionale. I to jest kolejny przywilej bycia partnerem. E questo è un altro privilegio di essere partner. Każdy partner po rejestracji. Ogni partner dopo la registrazione. Po włączeniu konta partnera. Dopo che ha aperto conto partner. Musi dokonać opłaty rejestracyjnej. Deve fare pagamento di registrazione, diciamo. Ta opłata rejestracyjna jest to opłata, dokładnie w Italii to jest 49. Nie, nie, to jest 49. In Italia 49. Jest. I jest to opłata, którą należy od rejestracji uiścić w ciągu 7 dni. E perciò in realtà è un pagamento che dalla registrazione devono passare 7 giorni. Cioè, per essere registrati, per diventare partner. Jeżeli przy moim, przy rejestracji robię zamówienie za 50 punktów. Se registrandomi faccio subito un acquisto di 50 punti valore. Wtedy mogę korzystać z niższej opłaty. Allora posso utilizzare un pagamento a ribasso. 9,90 to jest. 9,90 euro. To po co ktoś zapyta, ta wyższa opłata? Allora, giustamente, allora, perché quella 49 euro che spaventano? Dlaczego wprowadzacie zamęt? Dostawałem takie pytanie. Un po' di confusione. Sì. Otóż ta wyższa opłata jest po to, ecco, quel famoso prezzo più alto serve a una funzione. Aby osoby, które chcą robić niewiele zamówień, bardzo rzadko, bardzo mało. Per scoraggiare le persone che vogliono entrare per far poco. Nie robiły tego. Przeliczą sobie, że im się to po prostu nie opłaca. Fanno loro calcolo che alla fine non conviene, non è conveniente pagare con la cifra. Solo che questa cosa blocca molte persone. Vorrei che tu spiegassi se fosse possibile mettere una clausola che spiega perché questi 49 euro. Perché dando il link magari non si ha la possibilità tutti di spiegare. Non sanno cos'è. Non sanno cos'è. Perché se io do il link e non ho possibilità di spiegare, do un link a chiunque mettendolo sui biglietti da visita. Io ad esempio in Facebook ho tre persone che si sono registrate. È un'ottima idea di mettere sulla pagina una spiegazione aggiuntiva. Ja mogę zapewnić. Può assicurare. Że napiszemy, że będzie ten komunikat. Jak tylko wrócę do Polski w przyszłym tygodniu. Appena torna in Polonia fa subito. Va fare. Bravo, bravo. Io ho avuto tre persone che si sono registrate tramite link e non hanno comprato niente perché si sono spaventate. Ho visto 49 euro. Ja jeszcze wyjaśnię, bo powiedziałem, że 50 punktów. 50 punktów. 50 punti valore che si devono ordinare.
50 punktów, żeby skorzystać z niższej opłaty. Per avere quel famoso pagamento di 9,90 euro. Może są na sali osoby, które nie wiedzą, o czym mówię. Te 50 punktów to jest... Sapete che cosa sono punti di valore? Si tutti sanno, c'è qualcuno che non sa. Więc wyjaśniam, w tej chwili jesteśmy, sprzedajemy swoje produkty do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Una cosa veloce, cioè, visto che loro vendono loro prodotti in tutti i paesi di Unione Europea. Głównie Unii Europejskiej. Soprattutto Unione Europea. W przyszłym roku wchodzimy. L'anno prossimo. Poza Unię. Vanno oltre. W tej chwili prowadzimy rozmowy z naszymi partnerami. Stanno già parlando con i partner in Asia. I w Ameryce Północnej i Południowej. America, Nord e Sud. Jednak uruchomienie Colway International w tamtych krajach veramente partire con Colway International będzie wiązało się z zupełnie innymi zasadami obsługi niż w Unii Europejskiej. Di chi delle regole di funzionamento di servizio totalmente diverse, perciò adesso. Ale jedno jest bardzo ważne. Però una cosa importante. W każdym z krajów, nawet w Unii Europejskiej, in ogni paese, anche in Unione Europea, może być inna waluta. Jest può esserci una valuta diversa, può esserci una valuta diversa d'acquisto. Oczywiście we Włoszech jest euro. In Italia sappiamo che c'è euro. Tak jak w Niemczech, we Francji, w wielu innych krajach w strefie euro. Nella... Ale w Polsce są jest polski złoty. In Polonia noi abbiamo ancora złoty. W Czechach jest korona. In Republika Czeka korona. W Bułgarii jest lewa. In Bułgarii lewa. I po to, żeby rozwiązać sprawę rozliczeń. Per gestire meglio questione di contabilità, diciamo così, proprio di fare conti. Po pierwsze, wszystkie nasze produkty. Tutti i prodotti zostały wycenione w punktach zakupowych. Sono valorizzate, cioè hanno un valore in punti d'acquisto. Czyli 50 punktów. Perciò 50 punti d'acquisto. O których mowa? Che stavamo parlando prima. Przeliczamy po walucie danego kraju, z którego spływa zakup. Dopo sono calcolati sulla valuta del paese da quale è stato fatto ordine. W przypadku Italii. Nel caso dell'Italia. 50 punktów jest to zamówienie za około 100 euro. Cioè 50 punti acquisto sono circa 100 euro. No i teraz jest to najwyższy moment, żeby ogłosić wam pierwszą niespodziankę. Allora, momento importante per la prima sorpresa. Mam nadzieję, że was ucieszy. Che spera che ci farà gioire. Jak Jarek prowadził prezentację. Quando Jarek ha fatto la sua presentazione. To patrzyłem na wasze oczy, patrzyłem wam w oczy. Bella ci guardava negli occhi. I w niektórych widziałem błysk. E vedeva la luce, la scintilla, la scintilla. A chciałbym zobaczyć błysk we wszystkich oczach. Però vorrebbe vedere quella scintilla in tutti gli occhi. Dlatego na gorąco od razu pisałem SMS-y. Allora già a bollente sei preso dall'emozione, ha mandato diversi SMS. Do naszych programistów, którzy obsługują system. Da chi gestisce il sistema, insomma, internet. Z pewnym pomysłem, który mi przyszedł do głowy. Con l'idea che le è venuta in mente così. Ponieważ chcielibyśmy, w związku z tym, że przyjechaliśmy tutaj do was, do Italii. Vorremmo, visto che siamo qua, siamo arrivati, siamo qui insieme. Dolać wam kosmicznego paliwa do waszych baków, do waszych silników. Vorrebbero metterci un bel carburante, proprio ricco, farci partire al volo, un jet. A patrząc na nasze wcześniejsze doświadczenia. E visto le esperienze di prima. Wiem, co jest takim paliwem. So che cos'è questo gazzo, cioè questo carburante speciale. Otóż jak wiecie, my rozliczamy się ze wszystkimi naszymi partnerami, rozliczamy się z wami co tydzień. Loro ogni settimana c'è calcolo, giusto? Quello che abbiamo fatto. Colway International mamy tak zwane okresy rozliczeniowe, które trwają dokładnie 7 dni. Ecco, okresy di calcolo che sono di una settimana. I średnio dołącza do nas około 300 nowych osób. Di media, ci sono 300 persone alla settimana. W tygodniu. Alla settimana ci aggiungono le nuove persone. Ale są okresy szczególne. Però ci sono periodi particolari. Kiedy nagle dołącza do nas bardzo dużo osób, quando dużo więcej niż normalnie. Quando di colpo arrivano tantissime persone. 27 okres rozliczeniowy był właśnie taki. 27 periodo di calcolo era proprio così. Ponieważ w 27 okresie rozliczeniowym mieliśmy welcome program. Perché nel 27 periodo di calcolo c'era programma di welcome. Czyli specjalne warunki dla nowych partnerów. Perciò diciamo questi regole particolari per i nuovi partner. Czy jest ktoś wśród was, kto dołączył właśnie wtedy do naszej... C'è qualcuno che si è aggiunto a noi nel 27 periodo di calcolo? 27? Gratuluję. Brava, brava. W sumie dołączyło ponad 1000 osób. In totale 1000 persone si sono raggiunte. No i co bardzo ważne. E la cosa importante. Sprzedaliśmy w tym jednym tygodniu, to był nasz rekord. Abbiamo venduto in una settimana. Naszych produktów. I nostri prodotti. W cenach netto. Con prezzi netto.
za około 180 tysięcy euro. 180 tysięcy euro. To był nasz rekord, jak do tej pory. Na settimana. To był rekord. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to nie jest wcale fantastyczny wynik. Ale pamiętajcie o tym, ale pamiętajcie, że my jesteśmy firmą, która powstała w tym roku tak naprawdę. Che è nata quest'anno in Polonia a maggio da noi a giugno. 2 maja. In Polonia 2 maggio. No dobrze, ale do rzeczy. Però torniamo. To co będzie tym paliwem? Allora il carburante, famoso carburante promesso. Dzisiaj jest sobota. Oggi è sabato. Który okres rozliczeniowy zaczęliśmy dzisiaj? Quale periodo è cominciato adesso? Domanda di Bernard. Io mi sono concentrato numero sulla risposta. Numero 39. 30. To teraz mam komunikat. Komunikato, cioè adesso è cominciato il 30° periodo di calcolo. Jeżeli w tym 30 okresie rozliczeniowym. Se in questo 30° periodo di calcolo. Zaprosicie do współpracy. Inviteremo alla collaborazione. Nową osobę. Una nuova persona. Która założy sobie konto partnera. Che farà conto partner. Macie na to cały tydzień, czyli 7 dni. Perciò abbiamo una settimana intera, 7 giorni per fare ciò. To ta nowa osoba. Perciò quella nuova persona che inviteremo. Jeżeli złoży zamówienie za 50 punktów. Se farà un ordine 50 punti acquisto. Skorzysta z naszej świątecznej promocji. Potrà partecipare nella nostra promozione natalizia. Ale w sumie uzyska 50 punktów. Però in totale avrà comunque suoi 50 punti valore. Będzie miała rejestrację tylko za 1 euro. Za 1 euro. Registrazione con 1 euro, costo di 1 euro. No, podoba wam się? Mi piace come. Ale tylko w Italii, tylko we Włoszech. Tylko w Italii. Solo in Italia. Ta promocja dotyczy tylko Italii. Dzisiaj możemy dać coś. Dzisiaj możemy zacząć. Possiamo cominciare già oggi, subito. A to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. Ale ancora non tutto, ancora non tutto. Ponieważ widziałem błysk w oczach, kiedy Jarek opowiadał o... Allora, hai visto sempre degli occhi, come il presidente raccontava? Zatem. Massimo, che vediamo. Jeżeli ta osoba zrobi zamówienie za 50 punktów. Se quella persona farà famoso ordine 50 punti d'acquisto. To Collagen Gold będzie miała za 1 euro. To Collagen Gold può acquistare a prezzo di 1 euro. Allora, mi è arrivata una voce qui, che è tutto per i nuovi arrivati. Ma per noi, allora chi siamo? Perché mi arriva la voce. Aspettai un gestione. La osób nowych, które zapisuje się do wszystkich gospodarków i wszystkich prezentów. A dla nas... No, per nuovi registrati. Adesso ho chiesto, per noi, qualche regalo per noi. Po pierwsze. Primo. Macie włączoną promocję świąteczną. Abbiamo la promozione natalizia che già in action. A po drugie, secondo, zapraszając nowe osoby, invitando le persone nuove, do współpracy, otrzymujecie procent od ich zamówień. Abbiamo sempre la percentuale su tutto quello che loro comprano. Czyli jeżeli ktoś zaprosi 2-3 osoby, perciò se inviterai 2-3 w okresie tej promocji, durante questa promozione, to otrzyma prowizję, riceverai la provisione, którą będzie mógł zapłacić za produkty dla siebie. Che potrei utilizzare acquistare prodotti per te. Czyli zamówienia nowych osób będą przynosiły wam również korzyści. Perciò sempre ricordarsi che invitando i nuovi noi abbiamo da guadagnare. I to jest narzędzie dla was. E questo è il nostro, rozumiemy? Nostro regalo, il nostro premio. Jeden tydzień. Solo una settimana. Na razie jeden tydzień. Per adesso c'è un filo di speranza. Zobaczymy, na ile będziecie korzystać. Vedremo come funziona. Ogni per ogni persona, dla każdej osoby nuovej. Dla każdej nowej osoby. Tutte le persone. Dla każdej nowej osoby. Questa settimana. Tylko dla partnerów. Solo per i partner. Devono registrarsi come partner. Collagen Gold
con la Hagen Goff. Io posso registrazione. Che pagamento di registrazione è un euro. Nel posto di 9,9 un euro. Ragazzi, un 100 euro. Sì, per loro. Solo per che devono essere partner. Sì, sì, partner. 50 punti di acquisto. Customer upgrading to partner. Upgrade also. Sì, sì, also. Upgrade. Every customer. Anche Monica D, anche i clienti che diventano partner, anche i clienti che fanno upgrade di partner. Ogni cliente, ogni partner. O partner o anche i clienti che fanno upgrade di partner. Ok, allora, e partner e il cliente che sale al grado di partner, esatto, possono utilizzare questa promozione. Perfetto. Ok. Jeżeli są na sali osoby. Se ci sono quelle persone, którym bardzo zależy na tym, żeby mieć ten kolagen za 1 euro. Che vogliono, contano tanto di avere questo collagene con costo di 1 euro. No to cóż, po powrocie do domu. Cioè secondo Berna, cioè tornando a casa. Rozejrzyjcie się wokół, może znajdziecie męża, żonę. Cominciate a coinvolgere marito, moglie, vicina, nonna. Załóżcie nowe konto. E aprite un conto nuovo. I skorzystajcie. E avete promozione. Dokładnie. Wirtualne biuro, Moniko. Tak, ufficio virtuale. Ecco ragazzi, ufficio virtuale che è bellissimo. Wirtualne biuro daje wam możliwości dla tych, którzy traktują już Colway International jak biznes. È un'opportunità per chi vuole trattare Colway International come business proprio. Daje wam możliwości na bieżąco śledzenia tego biznesu. E perciò puoi usarlo per seguire, per controllare, verificare, cioè vedere dopo cosa succede. Otóż zaraz po zalogowaniu. Subito dopo login. Trafiacie na taką swoją stronę, taką strefę partnera. Avete la vostra zona privata partner. Gdzie każdy ma taki dashboard, taki panel. Che ognuno ha possibilità di aprire, diciamo, queste, no, come si chiamano nel computer, insomma, finestrelle. I tam macie podstawowe informacje o swojej aktywności. E avete tutte le informazioni sulla vostra attività, su cosa fate, su... Cioè, cosa succede, voi com'è? Ja to po przerwie jeszcze pokażę, porozmawiamy sobie o stronie. E dopo l'intervallo comunque vedremo ancora, approfondiremo, proprio per sapere dove andare a cercare, che così la Cinzia non deve spendere la giornata intera per mandare SMS come istruzione. Mogę już powiedzieć, o czym powiedzieć. Cinzia cały dzień spędza posyłając nam SMS, gdzie mamy otworzyć, gdzie mamy patrzeć, gdzie mamy Cinzia. È bravissima comunque, e non perde mai pazienza. Brava, brava, brava. Czyli rozumiem, że potraficie poruszać się po tej wirtualnej. Cinzia potrafi, Cinzia sa. To dzisiaj po przerwie jeszcze ja wam pokażę, razem z Cinzią może pokażemy wam, jak działa strona internetowa tutaj na... Guardate tam. Bene. Ci farà vedere insieme con la Cinzia come funziona. La prossima te fa la stessa domanda, meno di... To jest to, o czym mówiłem, czyli punkty zakupowe. Punto acquisto. Jest jeszcze coś takiego w Colway International jak punkty prowizyjne. Ecco, questo in più. Punto prowizyjne. Otóż nasze wynagrodzenie przede wszystkim najpierw jest przeliczane na punkty prowizyjne. Perciò primo passo che loro fanno per calcolare il nostro guadagno è calcolare punto prowizyjne. W Italii jeden punkt prowizyjny to jest około 1,25 euro, tak mniej więcej. In Italia un punto di provvigione circa 1,25. Czyli jeżeli zarabiam 10 punktów prowizyjnych, se ho 10 punti di provvigione, to zarabiam 12. Perciò guadagno circa 12 euro. Ktoś pyta, to po co znowu te punkty prowizyjne? E perché ancora punti provvigione, per creare confusione. Z tych samych powodów, z których wprowadziliśmy punkty zakupowe. È sempre la stessa cosa come punto acquisto. W ciągu jednego okresu rozliczeniowego, jednego tygodnia, in un periodo di calcolo, mój obrót może być stworzony il mio giro d'affari può essere creato przez partnerów z Italii, dai partner in Italia, partnerów z Polski, in Polonia, ale też z partnerów na przykład z Czech, o anche Repubblica Ceca, i z Bułgarii, anche da Bułgaria. Wszędzie inna waluta. E dappertutto c'è una valuta diversa. Ale wszystko sprowadza się do, ma tutto alla do wypłaty w walucie kraju, w którym ja mieszkam i prowadzę działalność. Tradotto nel pagarmi nella valuta nel paese in quale io lavoro. Czyli w
każdym kraju nasi partnerzy zarabiają taką samą ilość punktów prowizyjnych. Perciò in ogni paese tutti i loro partner guadagnano stessi punti, diciamo, provvigione. A następnie one przeliczane są na valuta. Che sono calcolate sul valuta del paese. Okresy rozliczeniowe. Ecco, periodo di calcolo. Kiedy tworzyliśmy to rozwiązanie? Quando abbiamo creato questa soluzione? Kiedy je tworzyłem, patrzyłem na kilka krajów. Ha curiosato, diciamo, sugli altri paesi. Anglosaski. Soprattutto anglosassone. Gdzie wynagrodzenie jest płacone co tydzień. Dove la busta paga la ricevi ogni settimana. Zainspirowała mnie do tego teoria Taylora i Maslowa, czyli psychologów motywacji. La teoria, diciamo, Taylora, Maslowa. Którzy przed laty powiedzieli, że ludzie umotywowani są wtedy, che la gente è motivata quando? Kiedy często są bodźcowani, quando spesso hanno questa motivazione, questo stimolo, wynagrodzeniem za swoje działanie, un, diciamo, un riconoscimento della loro azione, della loro attività. Dlatego postanowiliśmy rozliczać was co tydzień. E per quello che hanno deciso che ogni settimana facciamo conti. Czyli wszystkie wasze działania, wszystkie zamówienia. Ogni attività, ogni ordine. Zamówienia waszych partnerów, których zaprosicie. Ordini dei vostri partner che inviterete. Rozliczamy w ujęciu tygodnia. E li calcoliamo in una settimana. I dokładnie z piątku na sobotę kończymy jeden okres i zaczynamy następny. A sabato finisce il vecchio e comincia nuovo. W tej chwili dokładnie w nocy z piątku na sobotę. Perciò la notte. Zaczął się 30. okres rozliczeniowy, który będzie trwał do następnego, do następnej nocy z piątku na sobotę. Che durerà fino alla prossimo venerdì, sabato a mezzanotte, finisce 30 e comincia la 31. Wiele osób mnie pyta. Allora, no, già successo, adesso siamo nel trentesimo. Ieri sera a mezzanotte 5 è iniziato un nuovo periodo. Ecco, per dal sabato fino a venerdì alle mezzanotte 5. A un minuto. Poi finita a mezzanotte 5 del venerdì sera. Comunque, avete capito che non scappa niente che dicono le ragazze. Cioè, anche se ci slitta di un calcolo, periodo di calcolo, rimane tutto. Ci rimane teraz... periodo di calcolo. Sì, periodo di calcolo. Trentesimo. Trentesimo. Trentesimo periodo di calcolo. Calcolo. I wszystkie zamówienia, które tutti ordini w tym okresie fatti in questo periodo, które złożą wasi klienci, tutti quelli che faranno nostri clienti, zostaną podsumowane, saranno contabilizzate, naliczona prowizja, e da lì riceveremo la nostra provvigione, którą znajdziecie w wirtualnym portfelu, che sempre finirà nel nostro portafoglio virtuale. Ale nie od razu. Ma non subito. Ale po 14 dniach. Ma dopo 14 giorni. Od zakończenia okresu rozliczeniowego. Cioè, una volta finito, finita la settimana, il trentesimo punto, periodo di calcolo, passano 14 giorni e dopo soldi vanno nel portafoglio. Należy wam się wyjaśnienie, dlaczego po 14. Perché 14 giorni? A nie od razu. E non subito. Ponieważ takie jest prawo konsumenckie. Perché così è proprio la legge del consumatore in Polonia. Niektórzy mają prawo jeszcze na zwrot produktów. Qualcuno ha diritto di reso dei prodotti. Niektórzy jeszcze, którzy zapłacili za zamówienie w ostatnim dniu okresu. Qualcuno che ha pagato l'ultimo giorno del periodo di calcolo. My musimy poczekać na wpływ tych pieniędzy. Devono aspettare cari dinosauri con indico, transfer, tutte le dlatego po 14 dniach dopiero te pieniądze oddajemy na naszym partnerom. Dopo 14 giorni sono sicuri che tutte le situazioni si sono chiuse. Teraz jeszcze bardzo ważna rzecz. Una cosa molto importante. Ludzie pytają, Bernard, a czy jak założę to konto partnera, czy ja muszę robić jakieś zamówienia? Chiedono, ma una volta che ho deciso di aprire il conto partner, ma io sono obbligato a fare degli ordini? No. Czy jeżeli jestem partnerem i kupuję taniej produkty e compro prodotti con lo sconto i zarabiam na sprzedaży tych produktów e guadagno i wysyłam w świat linki, gdzie klienci przychodzą i e też zarabiam. E mando nel mondo il mio link. Czy sam muszę robić zamówienie? Ma io. Nie. Io devo fare ordine? Nie musicie robić zamówienia. Non dobbiamo fare ordine. Nie macie takiego obowiązku. Non c'è il dovere di dover ordinare niente. Nie musicie zrobić żadnego zamówienia, żeby otrzymać prowizję. Non c'è nulla che noi dobbiamo fare per avere la provvigione. Która będzie wynikała z tego, że wasi klienci odwiedzą wasz sklep i złożą tam zamówienia. Che arriva dal fatto che i nostri partner clienti sono arrivati nel nostro negozio e hanno fatto il loro ordine. Czyli jeżeli wyślę link do kolegi z Londynu. Perciò se mando link nel negozio di un mio amico a Londra. A on przez ten link wejdzie i zrobi w moim sklepie zamówienie. E lui tramite quel link entra e fa suo ordine.
A ja zarobię na tym na przykład 10 euro. E io guadagno 10 euro sul suo ordine. To sam nie muszę zrobić zamówienia, żeby te 10 euro otrzymać. Perciò io non devo fare ordine per avere la provvigione su quel 10 euro. Dajcie mi skończyć, więc to 10 euro. Lasciatelo finire un momento. To 10 euro sobie czeka w wirtualnym. Quello 10 euro aspetta nel portafoglio virtuale. A ja mogę sobie za 3 miesiące pomyśleć, a to ja teraz zrobię zamówienie w kolejnym. E dopo 3 mesi mi sveglio e dico, ah, oggi faccio ordine mio. I realizując zamówienie za 3 miesiące mogę te 10 euro wykorzystać, zapłacić za moje zamówienie. Io dopo quei 3 mesi posso utilizzare quel 10 euro di provvigione, attenzione, sì, però, per fare il mio ordine. Sì, però devi spiegare bene dell'attività. Che questo questo è una regola che vale solo se entra la persona al quale tu dai il link e compra come cliente, sì. Non come partner. Allora, attenzione, tylko cliente. Solo cliente. Tylko cliente. Solo cliente. Sì. C'è cioè quelli che comprano a prezzo con 10% teraz, a prezzo pieno. Osoby, które mają partnerów. Okay. Le persone che hanno partner. Certo. Czyli jeżeli budujemy grupę i mamy partnerów. Quando costruiamo la nostra struttura e abbiamo partner. To jeżeli chcę otrzymać wynagrodzenie z partnerów, prowizję z obrotu partnerów. Se voglio avere la provvigione sul mi partner. To wtedy muszę być aktywny. Devo essere attivo e ritorniamo a casa. Che sembrava troppo bello. Aktywność oznacza. E cosa vuol dire attività? Tutti ce lo ricordiamo, ma noi non bardzo dobrze nie no i właśnie to jest bardzo. Ecco, bravo. Ecco, facciamo ripasso. Cosa vuol dire? Partner aktywny to taki, ale partner. Dobbiamo ascoltare. Allora, le domande faremo dopo. Se avete dubbi, prendete nota, perché non li lasceremo ritornare in Polonia fino a che non ci hanno risposto a tutte le domande. Dice mio marito che lo metterò alla porta, non fa uscire nessuno. Perciò anche fino all'ultima domanda tagliamo. Nie wypuścimy was do Polski, dopóki nie odpowiecie na wszystkie pytania. Więc jak mają pytania, nie zapisują, to potem będą mogli wszystkie pytania najtrudniejsze wam zadać. Oczywiście, że. A mój mąż będzie przy drzwiach, będzie pilnował, że będzie nie wyszli. Po to tutaj przyjechaliśmy, na pewno wam nie ucieknie. Non scapperato. Ok, allora ritorniamo sul fatto di essere attivi. Wyjaśniam, co to znaczy być aktywny. Chiariamo cosa vuol dire essere attivo. Partner aktywny. Un partner attivo. To taki, który realizuje zamówienie. E quello che realizza un ordine. Za 50 punktów. 50 punti acquisto. Czyli za około 100 euro. Circa 100 euro. Raz na 4 tygodnie. Una volta ogni 4 settimane. Ja podam przykład. Un esempio. Jeżeli dzisiaj. Per esempio oggi. Ktoś z waszych przyjaciół. Uno dei nostri amici. Wykorzystując welcome program, który przed chwilą ogłosiliśmy. Sfrutta questa promozione natalizia. Zarejestruje swoje konto i żeby dostać kolagen gold. Suo conto. Żeby dostać kolagen gold, zrobi zamówienie za 50 punktów. E farà ordine 50 punti acquisto. Uzyska aktywność, będzie miał status aktywny. Lui diventerà attivo. Tą aktywność. Questa attività. System uznaje mu. Sistema riconoscerà. Na 4 kolejne okresy rozliczeniowe. In 4 settimane di calcolo che arriveranno, di periodo di calcolo. Dzisiaj jest 30 okres rozliczeniowy. Cioè, oggi siamo nel 30 periodo di calcolo. Dzisiaj rejestruję konto. Oggi registra il conto. Więc pytanie do was, do kiedy jestem aktywny? Fino a quando sarò attivo? Do 34. Czyli kiedy powinienem zrobić kolejne zamówienie? Allora, quando devo fare prossimo ordine per non perdere l'attività? W którym okresie? W którym okresie? Numer podajcie. 34. Dokładnie tak. W 34 okresie. 34. Nie muszę robić zamówienia tutaj. Ani tutaj, ani tutaj. Ale do końca 34, do końca tego okresu. Fino al 34. Aby utrzymać aktywność, muszę zamówić za 50 punktów. Non perdere attività, devo fare ordine 50 punti acquisto. Fino al venerdì sera del 34 una settimana. Sì, al massimo. Da mezzanotte e 5 sei già in un nella prima 5 non sei più attivato. Ok. Quindi 4 settimane. Sì, mezzanotte e 5 e 4 settimane. Bravissimo. Sì. Tak. Żeby być aktywny, raz jeszcze. Per essere attivi, ripetiamo. Co 4 tygodnie robię zamówienie? Ogni 4 settimane faccio acquisto. Effettuo acquisto. Wy nie musicie sobie tego liczyć, nie musicie nawet o tym pamiętać. Non dovete né pensare né contare. Pokażę wam, gdzie ta informacja perché się znajduje. Per vedere che direttamente nel nostro ufficio virtuale esce
la nostra posizione, esatto. Se siamo attivi o non siamo attivi. Gestione a campo. To jest... Account generico. Serve? Dobrze. Visto che da gennaio cambieranno i periodi di calcolo, è da gennaio che cambieranno periodi di calcolo? Sì, anch'io. Posso proporre che loro facciano un sistema di alert per cui mandano una mail al partner per essere attivo e poi loro ecco, di fare proprio di mandare. Posso, dovrebbe essere. To jest dobre rozwiązanie. To jest dobre rozwiązanie, taki przypominacz. Okay. Promemoria. Też zgłoszę to do naszych programistów. Zgłoszę to do naszych programistów. Informerà chi si occupa della programmazione del computer. Ottima idea. Natomiast w tej chwili pokażę wam po przerwie. Pokażę. Però dopo intervallo ci farà vedere. Jak tylko wejdziesz na swoją stronę. Quando solamente entrerai sulla tua pagina. To pierwsza informacja, jaką widzisz. La prima informazione che vedi. Do kiedy masz zrobić zamówienie, jest dokładny dzień podany. E addirittura c'è anche il giorno preciso. Ale to jest dobry pomysł, ja to przekażę. Però promemoria ancora più bello che siamo in Italia, abbiamo tante cose da pensare.